Mija 20 lat, odkąd powstał miesięcznik Architektura Murator i kiedy go zakładaliśmy, od razu określiliśmy, że będzie on dedykowany przede wszystkim polskiej architekturze i przede wszystkim realizacjom. Oczywiście poruszamy wiele innych tematów, ale to jest nasz główny, wiodący temat. Prezentacja, dyskusja, krytyka profesjonalna współczesnej polskiej architektury. 20 lat architektury Murator. Co ona oznacza? W tym czasie opublikowaliśmy 3000 obiektów architektonicznych realizowanych w Polsce. Ponad 2600 budynków i przestrzeni publicznych rywalizowało w organizowanym przez nas konkursie Życie w Architekturze. Zorganizowaliśmy 40 spotkań i konferencji, 20 konkursów, 11 wystaw. Myślę, że to jest wystarczające doświadczenie, żeby spróbować podsumować ten okres, w czasie którego istniała architektura Murator, ale nie tylko ten okres. Bowiem po 1989 roku zmieniło się w Polsce wiele i myślę, że teraz po 25 latach sami widzimy, jak bardzo zmienia się Polska, ona się zmienia na naszych oczach, ale te zmiany społeczne, one odzwierciedlają się także w architekturze. Co jest jeszcze istotne przy tworzeniu tej kolekcji? My jako redakcja i ja osobiście nie jesteśmy osobami, które studiują przeszłość. Jesteśmy świadkami tego, co się działo. To nie jest wiedza, która jest wiedzą nabytą z podręczników. To jest wiedza przeżyta. Prezentowana tu architektura jest autorstwa moich profesorów, kolegów, czasami po prostu uczestników studenckich konkursów. Więc jest to spojrzenie w pewnym sensie, tak, środowiskowe, ale też moim zdaniem bardzo ściśle zawodowe. I teraz, żeby uzyskać pewien obiektywizm, poprosiliśmy współpracę muzeum. Jestem naprawdę bardzo dumna i zaszczycona, że muzeum zgodziło się współpracować z nami przy tym wyborze, przeglądzie najważniejszych obiektów zrealizowanych po 1989 roku. Przy czym jeszcze chciałam wytłumaczyć, co znaczy najważniejsze. To nie są jakieś nasze ulubione, bo często spotykam się z takim pytaniem. Albo czy to są najpiękniejsze w Polsce? Nie, myśmy się starali wybrać takie budynki, które pokazują jakieś charakterystyczne trendy, cechy, momenty w historii. Pokazują również ważne nazwiska, to chyba naturalne. Nie da się zawrzeć w wystawie wszystkiego. Jest to więc pewien zawsze subiektywny wybór, ale myślę, że poparty bardzo dużym doświadczeniem. I jest on prezentowany tutaj na sali wystawowej na tle innych wyborów, które dokonywaliśmy wcześniej. Mamy więc na sali wystawowej prezentację multimedialną pokazującą około 200 obiektów, które były laureatami różnego typu konkursów, przede wszystkim konkursu Życie w Architekturze. I warto się przyjrzeć tym zdjęciom, bo zobaczymy również, że budynki, które kiedyś wydawały się niezwykle nowatorskie, po 20 latach być może takie się nie wydają, ale nie oznacza to, że nie mają swojego miejsca w historii, nie oznacza to, że nie są dla tej współczesnej historii bardzo ważne. Ja teraz bardzo w wielkim skrócie opowiem, czym jest kolekcja, bo Państwo po prostu mogą to sami zobaczyć i myślę, że najważniejszą częścią naszego spotkania dzisiaj jest dyskusja z architektami, tym niemniej tytułem wprowadzenia. Tak jak wspomniałam, braliśmy pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia, wystawę ikony architektury, konkurs Życie w Architekturze. I to jest ten ostateczny wybór. Z tym ostatecznym wyborem Państwo się mogą zapoznać na sali wystawowej. Każdy z tych budynków opowiada swoją własną, zupełnie unikalną historię. Jest to historia nie tylko architektów, jest to historia takiego, tego miejsca, konkretnego miejsca, dla którego dany budynek powstał, ale często jest to też historia pomysłodawców, inwestorów. Przysłuchujmy się jednej z takich opowieści. Historia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie jest zupełnie zdumiewająca i myślę, że żadne muzeum w Polsce nie ma takiej historii za sobą.
Budynek zaczęliśmy budować dopiero budowlę i sprawa się rozkręciła, kiedy Polska odzyskała wolność po 4 czerwca 1989 roku. I budowaliśmy go krótko, tylko 15 miesięcy, ale wcześniej już była przygotowana nasza fundacja, która się nazywała Kyoto Kraków i która właśnie zmierzała do tego, żeby wznieść najlepiej jakąś budowlę, która by mogła te zbiory pomieścić. Okazuje się, że kiedy z tą nagrodą zwróciłem do Tokio, bo nagroda jest z Kyoto, czekał na nas już i pojawił się w naszym hotelu jeden z największych architektów świata, Ratai Sasaki, wspaniały człowiek, i powiedział prosto, bez żadnych wstępów, że jeżeli bym budował muzeum, to on ofiaruje mi, dlatego że normalnie nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za taki brak, ofiaruje mi projekt tego przyszłego muzeum. To oczywiście był Andrzej Wajda, inicjator tego budynku. Ta historia jest niezwykła, ale i kontynuacja jest niezwykła, bo ten budynek uzyskał bardzo, bardzo wiele nagród. Wymienię tylko kilka z nich, dlatego trzymam tą kartkę, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać. W 1994 roku dostał nagrodę SARP, wydarzenie architektoniczne roku 1993. W 2000 został najlepszym budynkiem Krakowa 89-99 w kategorii użyteczność publiczna oraz ulubieniec Krakowa 1989-99 w konkursie Życie w architekturze. Dostał nagrodę pierwszego stopnia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa i także był jedną z ikon architektury uczestniczącą w wystawie Polska ikony architektury organizowanej przez naszą redakcję razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ale budynki, które są tu prezentowane, nie dotyczą wyłącznie dziedziny kultury i sztuki. Oto Solpol, bardzo charakterystyczny, postmodernistyczny budynek handlowy. W okresie, kiedy został zrealizowany we Wrocławiu, był właściwie najnowocześniejszym budynkiem handlowym w Polsce. Dziś jest zagrożony wyburzeniem. To ratusz w Białołęce, makieta ratusza w Białołęce. Pierwszy tak znaczący symbol nowej samorządowej władzy. Bolko Loft, chyba powszechnie znany budynek, dom jednorodzinny architekta na terenie poprzemysłowym. Dom bezpieczny Roberta Koniecznego. To jest taki dom, który jeśli obawiamy się, że wejdzie jakiś intruz, możemy za pomocą jednego guzika, umownie mówiąc, zamknąć wszystkie otwory i czuć się bezpieczni. Wyraża to nasze codzienne obawy, bardzo charakterystyczne dla tego okresu po 89 roku. Są tu też obiekty wielorodzinne, jak 19 dzielnica w Warszawie. I sportowe, pamiątka po euro, PGA Arena Gdańsk. Nowa Filharmonia w Szczecinie, która stała się w bardzo krótkim czasie, jeszcze przed zakończeniem realizacji, nową ikoną tego miasta. I budynek, który nawiązuje w swojej koncepcji do szkicu Tadeusza Kantora, czyli Krikoteka Muzeum Tadeusza Kantora, zupełnie niedawno otwarta w Krakowie. I coś, o co się wielokrotnie tutaj mnie pytano, dlaczego wśród obiektów czysto architektonicznych jest takie założenie urbanistyczne jak ścieżka w Warszawie. Otóż to jest jedna z najważniejszych w tej chwili tendencji, aby przywracać krajobraz, najlepiej krajobraz naturalny dla mieszkańców. Bardzo ważna realizacja. Projekt tej wystawy powstawał na makiecie. Całą wystawę projektowało Studio Fontarte, również grafikę, ale i ustawienie, koncepcję przestrzenną. To jest ich praca na makiecie, a to rezultat. Ten rezultat Państwo oglądają przy wejściu na wystawę. Jest taka mapa, która pokazuje usytuowanie poszczególnych budynków, tak jak na planie urbanistycznym czy na planie miasta.
ale mają tutaj Państwo również różnego typu powiązania. Nie mamy tutaj pokazanej legendy, ale są to powiązania zarówno funkcjonalne, jak i merytoryczne i według tych powiązań wypisanych koło tej mapy muzeum proponuje oprowadzania tematyczne, które bardzo Państwu polecam. I co jest ważne i co również towarzyszyło tworzeniu naszej wystawy, naszej kolekcji. Otóż po raz pierwszy w Polsce w taki znaczący sposób podkreślamy, że architektura jest sztuką. To przyjęcie tej kolekcji pod dach muzeum bardzo dobitnie o tym świadczy. I tu jeszcze organizatorzy, sponsorzy, wszystkie osoby, dzięki którym mogliśmy stworzyć tą kolekcję. Ale co najważniejsze, otóż to nie jest te makiety nie zostały wykonane przez nas czy na zamówienie redakcji. Myśmy zaprosili architektów do współpracy i większość z nich wykonała makiety specjalnie do tej kolekcji. W ramach własnych pomysłów, własnych idei zostali poproszeni o to, żeby stworzyć takie makiety, które jak najlepiej opowiedzą o ich obiektach. Tak się właśnie stało. Dlatego bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim architektom, którzy zechcieli wziąć udział w tym trudnym przedsięwzięciu, jak również władzom Szczecina i Warszawy, które sfinansowały niektóre z tych makiet, Wyższemu Seminarium Duchownemu Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, którzy podarowali nam makietę z lat 90., autentyczną makietę z tamtego okresu, i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga oraz stacji Development Polska. A tu jeszcze pokażę cały zespół, bo pracowało na tę wystawę, na tę kolekcję wiele osób. To są nazwiska. Dziękuję bardzo.